O kurwa, o Bogu, słyszałeś to? W naszym kraju istnieje wiele interesujących miejsc i budynków, które skrywają swoje mroczne tajemnice. Było. Jest, było. Było! O kurwa, o kurwa! Pałac rodziny von Thiele-Winkler, znajdujący się w województwie opolskim w Polsce, znalazł się na moim celowniku śledztw paranormalnych za sprawą bardzo bogatej, intrygującej i interesującej historii. Zobacz, co jest kurwa? To coś z nami chce rozmawiać. Wybierzcie się ze mną w magiczną podróż pod Opole, a dokładniej na Kujawy, by zagłębić się w historię tego mistycznego obiektu, który w internecie opisywany jest jako idealny do ghost huntingu ze względu na dużo dziwnych paranormalnych zjawisk, które mają tutaj występować. Dlatego witam was bardzo serdecznie w kolejnym paranormalnym dokumencie na moim kanale, tym razem z nawiedzonego pałacu w Kujawach. Byłem tam nocą i miałem wrażenie, że słyszałem w tym miejscu za drzwiami czyjś krok. W tym pałacu to normalne. Ja tam byłem, to trochę strachłem, bo pod koniec drzwi nagle trzasnęły i ktoś ryknął. Te komentarze internautów zostały pozostawione przez eksploratorów, którzy odwiedzili ten niecodzienny pałac. Znalazłem wiele wpisów internautów w sieci mówiących o tym, jak bardzo ten obiekt jest nawiedzony. My sprawdzimy to dzisiejszego wieczoru, a właściwie nocy, kiedy przybędzie Łukasz, a my rozpoczniemy paranormalne śledztwo. Gdyż w nocy jak zawsze planuję przejść i zwiedzić cały budynek, by sprawdzić, czy to, o czym licznie mówią internauci, jest faktycznie prawdą i czy dziwne zjawiska paranormalne faktycznie mają tutaj miejsce. Zapytam o to tutejszych mieszkańców, by dowiedzieć się tego, czy wiedzą coś na temat dziwnych anomalii, które mają tu podobno występować. Zanim jednak to nastąpi, poznajcie historię tego obiektu. Pałac został zbudowany w 1850 roku przez rodzinę Winklerów, a właściwie przez ród Winklerów, który wybudował nie tylko ten pałac, ale mnóstwo innych budynków w tutejszych okolicach. Swoją drogą, cały ród miał ogromny wkład w tutejszy region, ale o tym wam jeszcze opowiem. Ciekawostką jest fakt, że do tego pałacu można dostać się przez dziurę w płocie albo otwartą bramę. Sam teren, który otacza pałac, jest przeogromny. W latach swojej świetności musiał wręcz zapierać dech w piersiach. Jednak historia tego pałacu jest tak samo piękna, jak równie przerażająca. Ale do tego wrócimy za chwilę. Ze względu na liczne przebudowania tego obiektu pomiędzy skrzydłami nie da się normalnie przejść. Można to zrobić w bezpieczny sposób za pomocą strychu. Jest on jedynym łącznikiem, który łączy te dwa skrzydła ze sobą. Jest to bezpieczny sposób, ale wiąże się z okolicznościami zagubienia, ponieważ ma się wrażenie, kiedy się po nim chodzi, jakby się błądziło. Drugi sposób to przejście przez piwnicę. Jest jednak ale. Tym ale są piwnice, a właściwie dwa systemy piwnic i chłodnia, która jest za tymi drzwiami. Do systemu piwnic jeszcze zaraz wrócimy, ale o niej chciałbym wam opowiedzieć więcej. Ze względu na to, że internauci zaznaczają, że nie warto tutaj wchodzić, ze względu na to, że można się przypadkiem zamknąć w tym ciasnym, małym pomieszczeniu. Uzyskać pomoc w piwnicach bez zasięgu byłoby ciężko. Ale co ciekawe, wspomniałem o dwóch systemach piwnic, które tu występują. I ten system będę chciał sprawdzić na własnej skórze. Chłodnia i dwa systemy piwnic. Brzmi jak plan, prawda? Plan, który zrealizuję w nocy. Wywołuje ciarki na ciele, gdyż w pojedynkę na własnej skórze wejdę do tunelu, który skrywa się w piwnicach tego pałacu, i przekonam się, co się w nim znajduje. Oglądajcie uważnie, gdyż będzie się działo. Tego pałacu, jak i wielu innych obiektów w tym regionie, jak i w okolicach, nie byłoby, gdyby nie ród von Winklerów, który wybudował ten pałac, jak i wspomniane inne obiekty. Ale założycielem całego rodu był Hubert von Winkler. To on za sprawą pewnego bardzo intrygującego małżeństwa doszedł do bogactwa. Jak to zrobił? Znalazł sobie bardzo ciekawą i bogatą kobietę.
Początek dał Franz Winkler, urodzony w 1803 roku w Tarnowie, koło Ząbkowic Śląskich, jako syn zarządcy majątku. Po śmierci rodziców przerwał naukę i w 1819 roku przybył na Górny Śląsk, by w wieku 16 lat podjąć pracę górnika. Najpierw pracował w kopalni rud srebrno-ołowianych Fryderyk koło Tarnowskich Gór. Pracowitością i zdolnościami wzbudził zainteresowanie przełożonych, którzy skierowali go do Górnośląskiej Szkoły Górniczej w Tarnowskich Górach. Po podniesieniu swoich kwalifikacji w 1826 roku rozpoczął pracę sztygara na kopalni Kruszców Maria w Miechowicach, należącej do tamtejszego dziedzica Franca Arysina. Wkrótce Franciszek Winkler pełnił obowiązki pełnomocnika Arysina i zarządcy jego majątku. Jeżeli myślicie, że skandale towarzyskie dotyczą tylko i wyłącznie dzisiejszych czasów, to jesteście w błędzie. Ślub Franca Winklera i Marii Arysin odbył się właśnie w atmosferze skandalu towarzyskiego. Nie tylko ze względu na ogromną różnicę wieku, która dzieliła małżonków, bo aż 14 lat. O tyle Maria była starsza od Franca, ale również ze względu na pozycję społeczną, bo ta u kobiety była zdecydowanie wyższa. W roku 1833 Franz Winkler poślubił wdowę po Arysinie Maria Arysin i stał się głównym zarządcą jej dóbr. Oboje poznali się bliżej w czasie wspólnego wyjazdu do Włoch, po którym postanowili się pobrać. Gdy w odpowiedzi na pytanie zwierzchnika o gwarancję dochodu, na oficerach pruskich ciążył wtedy obowiązek posiadania minimum 3000 talarów rocznie na utrzymanie siebie i żony, powiedział, że jego narzeczona ma 6 milionów talarów, uznano go za szaleńca. W październiku 1840 roku Franz Winkler z rąk króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV otrzymuje tytuł szlachecki. Herb i predykat von, a dzięki swej dobroczynności zdobywa uznanie i poważanie miejscowej ludności, która z niedowierzaniem przyjmuje wieść o jego odejściu w 1851 roku. W 1853 odchodzi druga żona Franca, Maria Arysin, a jedyną spadkobierczynią majątku po Francu i Marii była córka, Waleska. Dnia 7 listopada 1854 roku Waleska poślubiła podporucznika wojsk pruskich, Huberta Gustawa von Thielego. I tu zaczyna się historia omawianego pałacu. Hubert Gustaw pomnożył majątek rodziny pięciokrotnie. Musicie wiedzieć, że rodzina Thiele-Winklerów pod koniec XIX wieku była jedną z najbogatszych rodzin na Górnym Śląsku, a przed I wojną światową była siódmą najbogatszą rodziną w Cesarstwie Niemieckim. Oczywiście historia rodu Thiele-Winklerów jest znacznie bogatsza i pełna wielu bardzo interesujących i intrygujących wydarzeń. Mój opis stanowi jedynie skrót ich dziejów. Ród Thiele-Winklerów liczył wielu przedstawicieli, tylko Hubert i Waleska posiadali 8 dzieci. W 1853 roku cała fortuna rodziny była szacowana na, uwaga, 6 milionów talarów, co w przeliczeniu na polskie złotówki dzisiaj wynosi tyle. Imponujące. Zresztą zasług Winklerów dla kultury i całego regionu Polski jest wiele, a ilość dokonanych rzeczy powinna dać wam obraz, jak bardzo zamożna była ta rodzina. Rozbudowa pałacu w Miechowicach, dobra rycerskie, miasteczko Mysłowice z wioskami, część dóbr Palowice, Orzesze, Woszyce, 13 kopalń węgla, 7 hut żelaza, 6 hut cynku i wapiennik. Udziały w 49 innych kopalniach i 15 kopalniach galmanu. Myślicie, że ZUS w dzisiejszych czasach to coś złego? Hubert von Thiele-Winkler wymyślił go już w 1867 roku, zakładając Związek Knapszaftowy, który w tamtych czasach był swoistym odpowiednikiem dzisiejszego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gwarantujący udziałowcom zasiłek chorobowy, renty inwalidzkie i zasiłek pogrzebowy. W 1889 roku założył katowicką spółkę akcyjną dla górnictwa i hutnictwa, która przejęła wszystkie zakłady przemysłowe Thiele-Winklerów. Do Huberta należało 94% akcji. Hubert w 1860 roku rozbudował pałac w podbytomskich Miechowicach, spalony w 1945 i wysadzony w powietrze w 1954. Zbudował on wtedy miechowicki kościół parafialny Świętego Krzyża, na którego środki przeznaczyła jeszcze Maria von Winkler. W Berlinie zbudował w 1876 roku pałac przy Rentgenstrasse. W Katowicach w
1856 roku był jednym z fundatorów kościoła ewangelickiego przy ulicy Warszawskiej. Przyczynił się też do nadania Katowicom w 1865 roku praw miejskich. Jak widzicie, był bardzo ważną osobą w regionie, a ilość obiektów, która należała do majątku, była liczona w dziesiątkach. Niestety, Hubert odszedł w wieku 70 lat, a dokładnie 12 września 1893 roku. W 1907 roku szczątki jego i Waleski zostały przeniesione do Mosznej, do zabudowanej w podziemiach pałacu krypty. Ostatecznie jednak szczątki przeniesiono z krypty na rodzinny cmentarzyk w Mosznej. Jak widzicie, historia tego obiektu jest iście interesująca. Zapewne zastanawiacie się, co się stało, że tak interesujący pałac stoi dziś pusty. Ja też czasem często pamiętam, jak po prostu był normalny obiekt fabrykowany, były mieszkania dla pracowników, biblioteka i tak dalej. A, tutaj, w tym budynku? Tak, to do początku 90. po prostu funkcjonowało jako normalnie zamieszkały obiekt. Przekształcenia, lata 90. Po prostu. Mafia. Mafia? Znaczy, no, nie wiadomo, po prostu ktoś to kupił za bardzo po okazyjnej cenie. No i teraz 30 lat czy 40 lat później tak to wygląda. To należało do stadminy, stadmina jest tam sprowadzona, Mosznej, tam działa. Właśnie, gdzie jest zamek. Natomiast to sprzedano. A czy dzisiaj ktoś to posiada? Ktoś tak. Jest... Tak, jest jakiś właściciel, ale po prostu teren jest niezabezpieczony, mieszkanie. Tak, do niedawna po prostu było to jakby zamknięte, zabezpieczone, nic się nie działo. Aha. W pewnym momencie zaczęło się coś... degradować. Kiedy ostatni ludzie stąd wychodzili? W sensie opuszczali ten obiekt, no bo mówicie państwo, że mieszkali, nie? Czyli co, lata 90. czy jeszcze tam? Tak. Lata 90. Ja pamiętam. 93. gdzieś po 94. Mafia i zakup pałacu? Brzmi jak dobra historia z mrocznego filmu kina. To jednak mogło wydarzyć się naprawdę, gdyż pozostała część mieszkańców nie znała już tak dokładnie historii budynku. Wiedzieli jednak, czy występują tu jakieś anomalie? Oto czego się dowiedziałem. Mam pytanko. Orientujesz się może... Jesteś stąd? Nie, wracam się. Daniel, witam. Bo wiesz co, nagrywamy reportaż o tym pałacu. Znasz temat? No. Bo tutaj czytałem w internecie, tak? Że podobno straszy coś. Nie wiem, to ja się nie powiem, bo ja tu nie mieszkam. Na samej górze wiem tylko, że liny wiszą, więc prawdopodobnie jakieś... Liny? Tak, liny są, no. Byłam tutaj, ale mnie straszyło. Nie straszyło? Nie, nie straszyło. Już byłem tutaj rano i wieczorem, nic się nie działo sobie. I mówisz, że tutaj nic paranormalnego ciebie nie spotkało? Prawdopodobnie nie. Tak, liny są, no. To ja widziałem. Czyli prawdopodobnie... Tak? Tak, były, no. Ktoś tutaj się musiał kiedyś... A byłeś może kiedyś w tym pałacu? Sprawdzałeś, jak wygląda w środku? W środku tak, jest ruina, cholera. A powiedzcie mi, bo widzę, że tu są wymienione rury. I to mi wskazuje na to, że ktoś tu jakieś prace robił, tylko zostawił. Tak, tak, jakiś właściciel, który to kupił, no coś próbował tu działać, ale... A to było dawno temu? No dawno temu, teraz już wieki to stoi, nikt nic nie robi. A to ile lat temu mogło to być robione? Nie wiem, nie mam pojęcia. Kilkanaście lat temu? A, czyli to jest tak kawał czasu. Szczerze, ja nie wiem, nie? Też nie wiem, ale w sumie moi znajomi jacyś tam, ale ja z nimi kontaktu już nie mam. A, okej, okay. A oni mówili coś na temat tego, żeby się tu coś działo? Nie, nie. A, czyli wy nic nie wiecie. No. A tutaj nie, małolaci przychodzą albo ktoś się tym interesuje? A, to moje dzieci, to ci pokoje chodzą, piją imprezy jak... Aha, ale nic na temat jakichś nawiedzeń nie słyszałeś? Na spokojnie, tam jacyś panowie sobie niekiedy śpikają. No. Ale tak, to jakieś tu historie są, ale... Są. Ale, tak, ale szczegółów nie znam, ale... Ale coś tam ludzie mówią. Coś mówią, coś mówią. Kto był tu? No ja byłam. Ja też. Też byłeś? I ty? Mhm. Ile razy? No, 4-5. No. Było coś dziwnego? Działo się coś? Nie. Zresztą tylko raz byliśmy tak o trzeciej w nocy zobaczyć. Okej, okay, ale nie ale to... Ale cisza, cisza. Podobno jeden tutaj z gości nam twierdził, że podobno się tu ktoś że mógł się Też tak słyszałem. Też słyszałeś? Czy potwierdzasz trochę to? No trochę tak. A co wiesz o linie na strychu? O linie na strychu? Wiesz w ogóle o linie na strychu? Nie, o tym akurat nie wiem. A, okej. Okay. No bo to chcemy zbadać właśnie za chwilę wchodząc do góry. Bo podobno jest lina i ktoś się miał A tego to nie wiem. I są niby podziemne tunele, które prowadzą do zamków Mosznej, bo to też jest zależne. Znaczy ja chcę wejść właśnie w te tunele, bo my je sprawdziliśmy, są mega długie i ja tam wejdę. Ale bardziej pytam właśnie lokalsów, co wiedzą na temat budynku. A nie słyszeliście na przykład od znajomych czegoś? Czy nie? Nie, ale nic. Na pewno tu nie straszy. Mówisz? Mówiłam tu nawet o 00 i nikt nie straszył. To my się o tym przekonamy. Czy faktycznie dziwne zjawiska tu występują? Przekonam się o tym w nocy, na własnej skórze, gdy wejdę do budynku razem z ekipą. Nim jednak to nastąpiło, za dnia tajemniczy mężczyzna o imieniu Andrzej
postanowiło prowadzić mnie po obiekcie. Jest takie pomieszczenie, żeby to patrzeć, to jest trochę jest. A, mówisz, że to jest takie duże? Tak. A co zostało w środku zachowane? Nie, tam było. Są jakieś meble? Nie, ale tam stoi jest takie... A, czyli tak to wygląda. No, a co jest na dole? Co tu jest na dole? Jest coś ten, czy to już się... Nie, tam jeszcze nie byłem. A nie byłeś? Tu gdzieś tam, gdzie kuchnia były tego... Ubikacje tu były... Ale podłoga całkiem ładna, w ładnym stanie zachowana. To Andrzej, a jest takie pomieszczenie, bo ja widziałem na zdjęciach na przykład fortepian gdzieś, że był. To orientujesz się? A nie byłeś. Faktycznie. Udało mi się w sieci odszukać stare zdjęcie fortepianu w jednym z pomieszczeń w pałacu. Niestety, obiekt dziś już stoi pusty. Andrzej kontynuował oprowadzanie nas po obiekcie. A byłeś kiedyś, Andrzej, tutaj w nocy? A, to była impreza. A, czyli przychodziłeś tutaj imprezować? To jasne. Ale to ze znajomymi? A może znajomi jacyś twoi mówili tutaj, tak, że... Tak, ale ich nie ma teraz. Ale oni mówili na przykład, żeby coś dziwnego się tutaj działo, czy nie? Nie, tego nie uważam. Okej. Okay. Ja czytałem w internecie dużo na temat tego, że podobno eksploratorzy i poszukiwacze duchów mogą tu przyjechać, bo raz, że fajna lokacja, a dwa, dużo się dzieje podobno. Aha. Więc dlatego się ciebie pytam, czy... Nie. Czy czegoś doświadczyłeś? No. To chodź, zobaczymy, co jest na dole jeszcze. Pójdźmy na Sarbrius. Aha. Dajmy mu tu taki wajt Mokrzeszowa. No. No, trochę tak. Tego pałacu, te. Znaczy szpitala w sumie. Właśnie, a propos, jak nie oglądaliście materiału ze szpitala w Mokrzeszowie, to zapraszamy was bardzo serdecznie. Kliknijcie sobie tutaj i obejrzyjcie. A, no i tutaj byliśmy, nie? A tu jest połączenie. Jakby to odrestaurować, to myślę, żeby był bardzo ładny i ciekawy obiekt mimo wszystko. O, Sylwestra ktoś tutaj chyba robi. O, ładna klatka. Ale do góry byliśmy. Znaczy, no ogólnie, ale wydaje mi się, że tu... Aha, chyba, że dojdziemy na strych. Andrzej zdradził mi na początku, że zna doskonale budynek, gdyż był w nim nie raz. Moja opinia jest jednak nieco inna, gdyż jak sami widzicie, oboje odkrywaliśmy pałac i jego pomieszczenia. Mimo to dziękuję Andrzejowi, gdyż dzięki niemu jeszcze za dnia mogłem poznać budynek od środka. Wróćmy do eksploracji. No, no to tu strych. Jakieś pomieszczenia gospodarcze. Z tego co widzę. No, ale tu patrz, Andrzej. Jak wszystko obejrzeć, to przynajmniej 2-3 godziny. Ile? Z 2-3 godzinki. Poważnie? Naprawdę się. To my w nocy na pewno taką eksplorację zrobimy. To dobra, to idziemy na zewnątrz, słuchajcie, bo ja my musimy nagrać przebitki. Zobaczymy, Andrzej, co jest jeszcze na dole. I tak musimy do wyjścia się kierować. O, tu jakiś łańcuch. Patrz, ej. Tutaj chyba ludzie nawet jak przychodzą, to... Te drzwi musiały być zamknięte, moim zdaniem. Tak. Nie? A ty pamiętasz, Andrzej, jak przychodziliście wcześniej na przykład, żeby któreś części były pozamykane? No, niektóre tam były, ale tutaj było otwarte w środku. No to a skąd ten łańcuch? Nie wiem, to mi się nie pytaj. Ja tu nie mieszkam. No za dnia wygląda to ciekawie, ale jestem ale bardzo ciekaw. Się, tam, to wszystko obejść. No właśnie, jestem bardzo ciekaw, jak w nocy to będzie wyglądało. Jeszcze raz, Andrzeju. Chwileczkę, zaraz. Co szukasz? Numer chciałem ci podać, nie? Do siebie? Nie, do ciebie. Ale to nie, ja numerów nie rozdaję, słuchaj, ale dzięki. Dzięki. Słuchaj, my tu będziemy tak czy siak krążyć, bo później widzowie do mnie, kiedyś miałem wyciek bazy danych numerów, to mi po 50 telefonów dziennie, słuchaj, dzwoniło, no. Także jeszcze raz, Andrzeju, dziękuję za oprowadzenie. Bardzo podobny motyw do tego ze Starachowic, prawda? Nie wiem, o co tu chodzi, bo kupy, to jest Poltergeister, kupy normalny na ścianie. To jest słynny Poltergeister, którego znajdziesz, Poltergeister, szpital Starachowice nawiedzony. Jest jeszcze jedna ciekawostka. W tym budynku znajdowała się prawdopodobnie szklarnia. Lub też weranda, bo jedno lub drugie mogło mieć tutaj miejsce, ale co ciekawe, jest to bardzo podobny motyw jak ten występujący w nawiedzonym młynie w Śmiałowicach, w którym spotkałem satanistów. Szklarnia.
że mamy iść do szklarni. Chcesz, żebyśmy poszli do szklarni? Aha. I rozpoczynamy nasze paranormalne śledztwo w tym budynku, a właściwie naszą paranormalną sesję. Chodźcie szybko, bo Łukasz przygotowuje już sprzęt, ale jak uwielbiacie się bać, wciśnijcie ten czerwony przycisk tylko tam na dole, wtedy będziecie na bieżąco. Łukasz! Chciałem kobietę posłać. Kiedy? Lament. Zanim weszliście, zanim zaczęliście. To jest to, co ta sama kobieta, co jak nagrywaliśmy to intro? To jest to, co mówiłeś? To jest to, co mówiłem. To, co słyszeliśmy wcześniej. W takim razie, widzowie, myślę, że to jest idealne miejsce do tego, żeby rozpocząć naszą sesję ze Spirit Boxem, więc jak uwielbiacie się bać, to zostawcie tutaj polubienie, 15 tysięcy polubieni, jedziemy do kolejnej porobanej lokalizacji. Zaproponujcie lokację, do której mamy się wybrać, bo miejsc w Polsce nawiedzonych jest całkiem wiele. A my zaczynamy. Zaczynamy. Rozpoczynamy śledztwo. Nie wiemy, co przed nami, ale wiemy, że budynek prawdopodobnie jest nawiedzony. Ja wiedziałem od samego początku, że ten budynek zaskoczy nas niejedną anomalią. Ty prowokujesz? No to zacznij prowokować, ja sobie będę prowokował. Kurwa, zacznę sobie. Już są. Pa! Skakało, coś było. O! Już mnie nie lubię. A jest coś, już jeszcze nawet nie zaczęliśmy, a już coś jest. Dobra. O, widzisz? Full! Miałem full. A jeszcze nawet nie zaczęliśmy. A możesz zapalić tą diodę? Tę czerwoną? Możesz zrobić tak, żeby zapaliły się wszystkie? Ale kroki chyba słyszałem. Do góry. No. Jeszcze nie zaczęliśmy, a już usłyszeliśmy dziwne odgłosy z pierwszego piętra. Brzmiało to jak kroki. Pora uruchomić Spirit Boxa. Dobrze, więc czy ktoś tutaj z nami jest i chce z nami porozmawiać? Jest Łukasz. Ja mam cały czas na żółto. 3 diody. Czy możesz podejść w realizację do tego urządzenia? Jestem do was? Czerwona była przez chwilę. Mężczyzna, czy możesz się przedstawić? Widać to? Widać. Widać, jak cały czas skacze. Dopiero zaczynaliśmy nasze paranormalne śledztwo, a ja już byłem w ogromnym szoku. Skoki na czujniku pola elektromagnetycznego wykazywały maksymalną aktywność, a to oznaczało, że nie jesteśmy tam sami. Kilka sensownych odpowiedzi, które padły na samym początku i to, co wywoła u was ciarki na ciele. Kolejna odpowiedź. Zwróćcie jednak uwagę na to, jak czysto słychać męski głos. Przerażające. Był, albo takie Słyszałem to. Czy możesz się przedstawić? Ja mam na imię Łukasz. Nie mogę. Dlaczego nie możesz się przedstawić? K2 przestała wykazywać jakąkolwiek aktywność jakąkolwiek w tym momencie, nie? Chwilą, no. A przed chwilą tak jak grzała, jak tu tak, wyszliśmy? No. Tak jak zacząłeś... O ja! To z wody. Dzwony kościoła w prawdopodobnie nawiedzonym budynku. Nawet nie wiecie, jak bardzo potęgowało to klimat i odczucia w tamtym momencie. Ale dziwne. Czy te dzwony ci przeszkadzają? Czy widzicie nas? Powiedzcie, ilu nas jest tutaj. 3 jest. Ja rozumiem, jestem, ale... Było? Ja rozumiem, jestem. Ja usłyszałem, 3 jest. I w tym momencie wiedzieliśmy już, że nasze dzisiejsze śledztwo będzie bardzo ciekawe i mroczne. Już w tamtej chwili, a przypominam, byliśmy na początku naszej kilkugodzinnej eksploracji, uzyskiwaliśmy sensowne odpowiedzi na zadawane pytania.
Was ilu tutaj jest? Halo? Czemu ja Daniela przez chwilę słyszałem? Właśnie ja słyszałem halo. Takie ten. Ja później usłyszałem, jakbyś ty coś powiedział. Ja? No, słyszałem twój głos. To co usłyszałem brzmiało identycznie jak głos Daniela. Czy demon próbował się pod niego podszyć? Nie mam pojęcia, dlatego kontynuowaliśmy naszą sesję. Dobrze, czy ktoś może się przedstawić i z nami porozmawiać? A nie było takie tak ja? Nie. Nie karwali zero. Jak nie możesz do nas powiedzieć, może wpłyń na któreś z urządzeń, które tutaj stoi. Jedno trzyma Daniel w ręce, drugie leży na schodach. Możesz pobrać z niego energię i powiedzieć coś do nas. Czy powiedzieć? Pokazać nam się. Albo odpowiedzieć na moim urządzeniu. Możesz to dla mnie zrobić? Cicho. A nie słyszeliście takie otwieranie drzwi do góry? Przesuwanie się drzwi słyszałem. Znaczy wiesz, ja mam ten głośnik na siebie nastawiony. No my tu ja mamy szumy, nie? Ty masz sławki właśnie. No właśnie, dlatego ja słyszałem do góry takie jak wiecie, jak są drzwi takie... O! Aha. Na piętrze usłyszałem dźwięk otwierających się drzwi. To było mega po***e. Łukasz obecnie prowadzi sesję. K2 wykazuje jakąś aktywność. SB7 coś tam łapie, ale ciężko jest nam wyłapać, czy to są faktyczne odpowiedzi, czy może po prostu nam się to wydawać. Na pewno się coś tutaj... O, było czerwone! Ale to jak Łukasz poszedł. Jak Łukasz poszedł. To tak jakby... Wróciło, tak jakby nie chciał... Cały czas stoi przed nami, tak jakby z Łukaszem nie chciał rozmawiać. Tak, ale zobacz, co jest k***a. Ej, Łukasz poszedł. A możesz zapalić czerwoną diodę, proszę? Wiem, że jesteś tutaj. Spróbuj. Było. Było. Możesz jeszcze raz, tak żebyś zapalił tę czerwoną diodę. I poszło. Było. Jest, było. Było. O kurwa, o kurwa. To coś z nami chce rozmawiać. Coś z nami chce rozmawiać. Albo nas prowadzi na górę. No to jest to, co ja słyszałem do drzwi. Tam? No to było tak jakby na końcu tego korytarza. Ja tak to słyszałem. Jak poszedłeś, Łukasz? Ja nie chcę z tobą rozmawiać. Słyszałem krzyk stąd. Jakby kobieta krzyczała. Tam? No muszę to sprawdzić. Gdy poszedłem do pokoju obok, w którym Daniel nagrywał wcześniej za dnia, udało mi się zarejestrować damski głos. Ale to nie jedyna anomalia tej nocy, którą tam doświadczyłem. Co słychać? Słychać to? Czy minimalnie to słychać? Jak wyłączam radio, słychać jeszcze, jakby ktoś coś mówił. To, co zarejestrował Łukasz, było na maksa po***ne. Zresztą możecie to zobaczyć, oglądając jego perspektywę. Kontynuowaliśmy śledztwo. Skaczę. Znowu, nie? I to prowadzi i to jest, to jest tak, jakby tam nas ciągnęło, nie? Do góry. Jak ty poszedłeś, to zaczęło dziać się tak, jak teraz na K2. Nagle skoki. I to, ja mam wrażenie, że albo to nie chce z tobą rozmawiać, albo prowadzi nas tu, do góry. Żebyś na górę, bo... No. Ja tam ogólnie miałem odpowiedzi, jak poszedłem tam dalej. Miałem jakiś mów i kilka innych jeszcze. U mnie cały czas później usłyszałem ten krzyk w tym korytarzu. Możemy iść na górę. Na górę? No. Ja uważam, że to było te pokoje tutaj w tym holu. Że no i tak to... głównie jak słyszeliśmy jakieś te głosy wcześniej, no to słyszeliśmy to je z góry. To były te dwa pokoje. Ja mam wrażenie, że to, o które z tych pokoi cały czas chodzi. To zróbmy tak. Pójdziemy tu do góry zobaczyć, czy coś jest. Ja spróbuję teraz zrobić sesję, jak coś wyłapiemy. To później pójdę na piwnicę i zobaczę, co jest w piwnicach. No to może być grubo. Dobrze słyszeliście. Mroczne i przerażające piwnice tego pałacu są moim dzisiejszym planem, który za niedługo zrealizuję. Nim udaliśmy się na górę, Łukasz udał się do pokoju obok, a ja w tym czasie przeprowadziłem swoją sesję z SB7. Sesję, którą rozpocząłem od prowokacji. Oto, co zarejestrowaliśmy. Witajcie! Ja jestem Daniel, tak mocno świecę i wiecie o tym doskonale. Chcemy spróbować z wami porozmawiać.
Jest ze mną Łukasz i Jonasz. Ja jestem Daniel. Mam nadzieję, że wy też mi się przedstawicie. Nie mamy złych zamiarów. Chcemy po prostu z wami porozmawiać. Dlatego jeżeli są tu jakieś osoby, jakieś dusze, przyjdźcie tutaj. Nie bójcie się, skorzystajcie z energii urządzeń, które mamy ze sobą, z ich baterii. Nie macie prawa korzystać z naszej energii, ale możecie zaczerpać je z baterii, z naszych urządzeń, żeby wykorzystać ich energię i pozyskać dla siebie. Za chwilę uruchomię te radio, do którego będziecie mogli mówić. Ja dzięki temu usłyszę wasz głos. Będę zadawał wam pytania. Mam prośbę. Odpowiadajcie na nie. Prowokacja polega zawsze na tym samym. Na zachęceniu energii, która jest w danym miejscu, lokacji, do tego, by z nami się skomunikowała. Czasami te prowokacje są bardziej lub mniej agresywne. Tu wiedzieliśmy, że nie jesteśmy sami, dlatego tej prowokacji nie musiałem robić jakoś znacząco. Co było dalej? Zobaczcie sami. Jak masz na imię? Twardy taki. Kobieto, jak masz na imię? Czy jest tu ktoś od rodziny Fiele Winkler? Co to było? Ostatnio coś takiego słyszałem podczas randowania. Takie? Co to było? Byłem przerażony, ale ten głos w tamtym momencie to było straszne. Gdy Daniel rejestrował kolejną odpowiedź, ja postanowiłem rozłożyć fluks, aby przekonać się, czy ja również ją uzyskam. Nie myliłem się. Dobrze. Czy możecie ogólnie wpłynąć na to urządzenie? Jeżeli tak, wpłyńcie na nie obojętnie z której strony. Okej. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czy byłeś właścicielem tego pałacu? Jesteś właścicielem tego pałacu. Widzę, że umiesz się tym posługiwać, więc łatwiej nam będzie porozmawiać i szybciej sobie stąd pójdziemy. Nie. Czy to jest pałac rodziny von Winkler? Możliwe? Możliwe. Słyszałeś to? Tak, możliwe, zrozumiałem. No. Czy mamy pójść na górę? Tak. Słyszałeś takie przytłumione tak, było teraz. Możliwe, że było. Czekajcie. Nie, radio. Czy chcesz nam zrobić krzywdę? Podejdź tutaj, nie bój się nas. Chcemy z tobą tylko porozmawiać. Czy grozi nam tutaj niebezpieczeństwo? Nie rozumiem. Daniel rejestruje mnóstwo odpowiedzi na Spiritboxie. To samo dzieje się u mnie, ale na Fluxie. Czy byłeś pracownikiem tego pałacu? No dalej, proszę, odpowiedz. Nie. Ja już się chyba domyślam, kim ty jesteś. Pójdę do góry, tylko powiedz, jak masz na imię. Moja sesja w tym momencie dobiegała już końca. Kolejne odpowiedzi w tamtej chwili niestety się już nie pojawiły. Były odpowiedzi, ale nie tak... Pojebane, kurwa. Ten... Ja to warknięcie było tu. No.
To nie było takie ludzkie. Nie! Po zakończonej mojej sesji dołączył do nas Łukasz. Co? Jaki robiłem sesję na Fluxie. Takie konkretne odpowiedzi były. A co miałeś za odpowiedzi? Najpierw zapytałem się, jeżeli umiesz płynąć, to zapal zielony. Było zielony. Powiedziałem, to teraz zapal czerwony. Zapaliłem czerwony. Zapytałem się, czy byłeś właścicielem? Było, że nie. Czy byłeś pracownikiem? Było na nie. Czy zakończyłeś swój żywot na strychu? I było na zielony. Ja chuj! Serio? To ja uważam, że tam będzie trzeba zrobić... To jest to legenda o wiśniu będzie prawdziwa. Ale p***wane. Zapytałem o właściciela, było czerwone. Później znowu było czerwone o pracownika. I w końcu się zapytałem, poczekałem chwilę, powiedziałem na spokojnie, odpowiedz mi, czy zakończyłeś swój żywot na strychu tego pałacu? I było k***a na zielony. Ja pierdolę. Czy jesteś osobą, która zakończyła swój żywot na strychu tego pałacu? Ty sam ty byłeś w szoku, widzę. No ale to się to sprawdzamy go do góry. Bo to się, mówię, cały czas ja słyszałem coś do góry. To idziemy do góry, a później idę na piwnicę. Byliśmy gotowi na kolejne starcie. Tym razem na piętrze. Byliśmy przekonani, że kolejne anomalie zarejestrujemy na piętrze. Dlatego też tam się udaliśmy, by rozłożyć fotopuławki w obie strony korytarza byłego pałacu Winklerów. Uważajcie na pajęczynę. Dobra, to mam ustawić. Uważaj, pajęczyna, wiem. No i zgarnąłeś całą. Całą na się. Odkleiła się, jest git. Jest git. To Daniel, tam bym zostawił. Tam, w tą stronę? No, będzie cały korytarz widoczny. No dobra, ja zostawię z tej strony. No dobra. Ja tu z okna wtedy strzelę. Kolejnym etapem naszego śledztwa było pozostawienie fotopułapek, jak zresztą robimy to zawsze. Co zarejestrowały? Zobaczcie sami. Okej, nagrywa. Fotopułapka zamontowana, a my lecimy szybko na strych. W międzyczasie wy będziecie mogli zobaczyć, czy... No właśnie, taki charakterystyczny dźwięk się zarejestrował, oprócz tego obraz. Fotopułapka z drugiej strony Łukasza, ale my zobaczmy, czy legenda o wiecu, który miał odbyć sobie życie, jest faktycznie prawdziwa. Pamiętacie? Historie mieszkańców mówiące o tajemniczej osobie Ilinie, która miała znajdować się na strychu pałacu. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Zresztą, zobaczcie to na własne oczy. Mężczyzno, który odebrałeś tutaj życie, albo kobieto, mam nadzieję, że tutaj jesteś i chcesz z nami porozmawiać. Rozmawiałeś z Łukaszem? Zrób mi tę przyjemność, porozmawiaj ze mną. Wykorzystaj energię urządzeń, które mamy ze sobą, nie korzystaj z naszej energii, nie masz do tego prawa. Zadam ci kilka pytań. Odpowiadaj do urządzenia, które trzymam w swoich dłoniach. Czy ktoś sobie odebrał tutaj życie? Czy ktoś się tutaj p***ścił? Nie pamiętam? Nie pamiętam było, nie? Ale to był ten sam głos, to tam na dole taki tam twardy, na dole. Tak, taki no. Gruby, nie? Tak. Jest tutaj ktoś? Co tu zakończyłeś swój żywot? Jeżeli tak, wpłyń na to urządzenie, które trzymam w swojej ręce. Ilu was tutaj jest? Ej, zobacz, że ona się zaczyna lekko gibać. Rusza się? Lekko się giba, zobacz to. Ja nie widzę. Czy możesz poruszyć tą liną do góry? Thank you.
Byłem w ogromnym szoku, że tutejsza legenda okazała się być prawdziwa. Odpowiedzi, które się z nią pokrywały i... ta odpowiedź. Duszę się. Aż mam ciarki na ciele, jak sobie o tym pomyśl. Skorzystaj z energii naszych urządzeń i porusz tą liną, proszę. Dotknij mnie? No coś takiego. Pobierasz. Nasza sesja na strychu wciąż trwa. Idę w kierunku Łukasza, który po chwili odnajduje coś, co bardzo was zaskoczy. Ej! Co? Ej! Co jest? Kurwa, tu jest pętla! To nie jest tamta lina! O kurwa, to jest tu to! Tu jest pętla! Ej, bez sił, to jest to! Nie, to jest pojebane, bo mi się cały czas... Ja od kiedy wszedłem do tego miejsca, to? Mi się wydaje, że to było kurwa tutaj. I tutaj też jest lina. Tu. No to spróbujmy tu. I zobacz, tu można wejść drabiną, no. I tu masz linę. I tu możesz wejść do góry. Mówisz, że tutaj próbować? Nie, mi się wydaje, że to było tutaj. Dobra, spróbujemy tutaj, ja spróbuję tu, Łukasz, jak nie, to ty spróbujesz tam. No. Udało mi się odnaleźć linę, której dotyczyła legenda, a przynajmniej tak wtedy myślałem. Czy była to prawda? Zobaczcie sami. Ty popełniłeś w tym miejscu samobójstwo! Możliwe! Było? Możliwe! Pytaj, ja na każdego. Porozmawiasz ze mną w tym miejscu? Nie! Nie! Nie, było nie! Było nie! Chcę rozmawiać. Głośnik. Co się stało? Głośnik się rozładował. Nie, SB się wyłączyło. Samo? No. Samo? Mhm, poszymaj. A miałeś tak kiedyś? Nie. Dziwnie, ale to jest no, taka... Patrz na te głosy, bo widziałem. Ej, ale to się... wygląda tak, jakby to specjalnie wyłączyło, że jakby nie chciało... Nie chciało z nami rozmawiać. Nigdy wcześniej, podczas żadnej eksploracji, nasze radio się nie wyłączyło. To był pierwszy raz, kiedy na jakiejkolwiek nagrywce, a byliśmy już w naprawdę wielu miejscach, z jakichś niewiadomych przyczyn radio zgasło. Być może był to wpływ jakiegoś bytu, energii albo czegoś. Nie mam pojęcia. Ale było to dziwne. Ja pierdolę! Ty przed chwilą wyłączyłeś to urządzenie? Znacie mnie i wiecie, że jestem uzależniony od adrenaliny i dziwnych akcji. Dlatego wpadłem na genialny pomysł. Genialny to oczywiście metafora. Wszedłem na górę, by sprawdzić, czy lina nie będzie wykazywać jakiejś aktywności elektromagnetycznej. Nie myliłem się. Ale... zaraz, zaraz. Co z naszą fotopułapką?
Czy moja fotopułapka coś zarejestrowała? Dajcie znać w komentarzu. Jeszcze do niej wrócimy, ale zobaczcie, co dzieje się na strychu. Tak mi tam było mega gorąco, nie? W tamtym pomieszczeniu, tak tu jest mi zimno. Zimno? Zimno mi tu jest. Ale to jest pojęte, że to coś nam wyłączyło SB7, nie? No. Dobra, wracam do was, co? W takim razie. Uważaj tu. Jak chcecie chodzić po takich belach, to najlepiej, słuchajcie, zrobić sobie tak, żeby patrzeć przed siebie, a nie pod nogi, bo pod nogi jest się najwięcej i najprościej wywalić. I jak tam? To było w tym miejscu. Odpowiedź. Ej! Co? Takie damskie! Ciche damskie! Damskie! Męskie! Najpierw było damskie, później męskie. To potwierdź mi jeszcze raz, to było to miejsce. Tak! Co? Tak! Mamy? Tak, mamy. To jest to miejsce. Ja pierdolę. Miejska legenda, która okazała się być prawdziwa. Czy chcesz nam Czyli coś przekazać? Legenda w Cielcu jest prawdziwa. Czyli kobieta, tak? Mężczyzna. Odejdź. Odejdź? Odejdź, tak. Odejdź. Wyjaw nam swoje imię i zakończymy i odejdziemy stąd. Jeżeli powiesz mi swoje imię, zakończę tę sesję. Ten głos. Stąd odejść? Odpowiedz tak lub nie. Nie. Nie, i to tak jak było. Ale wydaje mi się, że to mogło być prawie. Albo chcą mnie zmylić, bo zobaczcie. Jakoś tu za dużo odpowiedzi nie ma. No. Tam podszedłem do tamtej liny, zapytałem się, czy to tu zakończyłeś swój żywot? I od razu było nie. To chodźcie tam. Przyszedłem tu, zapytałem się, czy to było tu, długo ale nie było. Zobaczcie, że tu jest ta lina, jakby końcówka tej liny. Tak, no. Mi się wydaje, a wiecie, że w ogóle, ej, wiecie jaka, wyłącz radio, jak możesz, albo wycisz. Wiecie, jaka jest ciekawostka? I nawet Jan Błachowicz o tym mówił, że takie coś po wiśniu przynosi wbrew pozorom szczęście. Tak, przynosi szczęście. Nie, jak się weźmie linę wiśnica, to przynosi to szczęście. Co prawda ja ją tu zostawię, no bo jesteśmy urbeksiarzami, więc nie bierzemy żadnych rzeczy ze sobą. Ale tak, wiśnica przynosi szczęście. No dobra, a ja sprawdzam piwnicę w takim razie. Piwnicę w nawiedzonym pałacu! Czy może być coś lepszego? Powodzenia. Git. Okej. A przede mną to, na co najbardziej wszyscy czekali i ja chyba również, czyli sprawdzenie tego korytarza, dokąd on prowadzi. Będzie ciasno, ale wchodzę tam. Ja szykowałem się do wejścia do piwnic, ale Łukasz i Jonasz cały czas pozostawali na strychu. Ale nie byli tam sami. Dobrze więc, jeżeli jesteś tutaj z nami, i rozmawiałeś ze mną wcześniej, wiesz jak to działa, ale jeszcze raz to pokażę. Jeżeli wpłyniesz z tej strony... Właśnie wpłynął. To nie byłem ja. Nie byłeś ty? Nie, dwa razy piknęło. To nie byłem ja. Od razu otrzymałem odpowiedzi na fluksie. To co było później, wywołał was ciarki na ciele. Z tej strony jest odpowiedź na tak. No zobacz, to jestem ja. No tak, a to był inny dźwięk. A to jest odpowiedź na nie.
Tylko musisz poczekać, aż diody zaczną mrugać. Czy na tym strychu zakończyłeś swój żywot? Odpowiedz tak lub nie. Ja mam wrażenie, że to więcej niż jedna osoba do pracy. Ej! Nie. Tak, słyszymy cię. Znowu? No, to chyba była odpowiedź na twoje pytanie. Że więcej niż jedna osoba chce tu żyć. Odpowiedz Janaszowi, czy więcej was tutaj przyszło zakończyć swój żywot? Zielony odpowiedź tak, czerwony nie. Bo stary, bo tu jest więcej tych lin. No to jest tych lin, dlatego moim zdaniem... Bo my... Zobacz, właśnie jakby ten, wszystkie były obcięte. Znaczy, bo wiem, że tamta jedna, co była na sam dół, to ona bardziej chyba była zawieszona, żeby można... Ej! Jest. Czyli to by się zgadzało z tym, że aha, była kobieta i mężczyzna nam regularnie odpowiadały. Jestem przed wejściem do piwnic, słyszycie mnie? Tak, głośno i wyraźnie. Wchodzę do środka. Powodzenia. Opa! To nie będzie proste, ale podobno piwnice mają skrywać ciekawe połączenie. Podobno jeszcze z pozostałymi tunelami, a jak się dowiedziałem od niektórych, ma być tak, że oprócz tego, że one łączą, to ma być przejście do zamku. Nie wiem, czy to jest wydrążone tylko pod to, żeby przeprowadzić tutaj tę rurę, bo jak widzicie, połączenie jest tutaj i w tamtą stronę. Ale czy ja mam łączność z chłopakami? Dobra, jak mnie słyszycie? Idealnie. A, mam kontakt. Ciekawe. Dobra, to idę dalej. O Jezus! O kurwa, jest ciasno. Okej. Okay. A, czyli faktycznie ktoś tu raczej wchodził, bo jest znak anarchii. Czy zostawił coś po sobie? Nie. Ciekawe. Ale spróbuję chyba tutaj w ogóle sesję... Ej! K2, zobaczmy, czy coś tu jest w ogóle, albo czy coś za mną poszło. Zanim jednak przeprowadzimy sesję z dyktafonem, zobaczcie, czy moja fotopułapka czegoś nie zarejestrowała. Dobrze, to zróbmy tak. Jeżeli jesteś kobietą, zapal zieloną diodę. Jeżeli jesteś mężczyzną, zapal czerwoną. Możesz to dla mnie zrobić? W sumie to było drugie pytanie. Jeżeli jesteś kobietą, zielona. Jeżeli jesteś mężczyzną, czerwona. Ostatnio coś mnie... Dzisiaj kobiety prześladują. Bo ostatnio też nagrywaliśmy ten zamek. Aha. To też tam się kobieta powiedziała. Kurwa mać. I to by się zgadzało, bo tam mieliśmy odpowiedź mężczyzny i zarazem gdzieś łamany kobiety, ale jednak to tam powiedział mężczyzna, a tu kobieta. No i też wcześniej, zanim była odpowiedź mężczyzny na SB w tym miejscu, najpierw była kobieca. Mężczyzna też mężczyzna jest. Też... A, mężczyzna też tutaj jest. Ej, cały czas pika. No. Kurwa, ale złapałem i nagle mi się zrobiło zimno tu. No. Nie, tutaj K2 jest spokojna. O, pająki. O, cała masa pająków, to jest 1, 2, 3, 4. A, konik nawet mają. Żyjcie sobie ze spokojem, idę dalej. Bardzo często na różnych eksploracjach można spotkać zwierzęta, ale nie wiem, czy widzieliście kiedyś nietoperza z takiego bliska. Co prawda nie będę go dotykał, bo nietoperze to świetne zwierzątka do roznoszenia wścieklizny, jeżeli się nie mylę, ale takiego słodziaka z bliska nieczęsto się spotyka. Daj mu spokój, nie przeszkadzam. Idę dalej. Widzicie to? Miałem iść od nietoperza, a tu grzeje. W takim razie próbuję jeszcze sesję. Wiem, że uwielbiacie analizować, dlatego posłuchajcie mojej sesji EVP. Jeśli coś wyłapiecie, napiszcie w komentarzu. Witajcie, ja jestem Daniel. Czy ktoś tutaj jest ze mną?
Jak masz na imię? Wykorzystaj energię moich urządzeń. Ewentualnie swoją, nie masz prawa korzystać z mojej energii i powiedz, jak masz na imię. Czy ktoś odebrał sobie tutaj życie? Czy jesteś wilcem ze strychu? Czy mamy sobie stąd pójść? Czy chcesz nam zrobić krzywdę? Ilu was tu jest? Co chcesz mi przekazać? Dziękuję. Czy coś zarejestrowałem? Wy to już wiecie. Ja muszę to odsłuchać. Jak były konkretne odpowiedzi, była kobieta i mężczyzna. Wiem, co zapytam. Czy zakończyliście swój żywot razem, w tym miejscu? Na przykład byli jacyś kochankowie, co stwierdzili, no tak, też, że... tak. Wiesz, o czym mówię. Oczywiście. Czy wspólnie w tym miejscu popełniliście samobójstwo? Słyszałem coś na górze. Takie tupnięcie. No. Tak, tak, coś takiego było, no. Czy możecie wydać jakiś dźwięk, tak żebyśmy go usłyszeli? Albo wpłyńcie na to urządzenie i nam odpowiedzcie. Czy razem zakończyliście swój żywot tutaj? Może być też tak, że za dużo chcemy wiedzieć, już no nie właśnie. Chcemy nam odpowiadać. No, bo mi się wcześniej wydawało, że to się działo tam. Podszedłem tutaj, zapytałem się, czy tutaj był ten biśniec. Była odpowiedź, że nie. Tam była odpowiedź, że tak. A teraz tu są odpowiedzi. Teraz tu są. Więc mówię, oni nas chcieli zmienić. Spróbuję jeszcze z boksa. Dobrze, dziękuję za odpowiedzi. To ile udało nam się zarejestrować odpowiedzi, widzieliście już na własne oczy. Moim zdaniem pałac w Kujawach jest nawiedzony. Byłem tego świadkiem. Zresztą wszystko udało się uchwycić na naszych kamerach. Legenda okazała się być prawdziwa. Jeśli myśleliście, że było im mało, byliście w błędzie. Oni kontynuowali. Dobrze, może na tym wam będzie łatwiej. Czy możecie się przedstawić? Jak już wiem, że tutaj jesteście, to przedstawcie się chociaż. Ja mam na imię Łukasz, ze mną jest Jonasz. Gdzieś tam w budynku jeszcze jest Daniel. Słyszałem z rady jebcie i świętej pamięci. No ja właśnie też słyszałem. Jebcie i świętej pamięci było. Ja nie, brzmiało jak modlitwa, nie zrozumiałem do końca. Mężczyzna, jesteś tutaj? Nie ma! I to jeszcze. Kurwa, mać. Ale jakie p***ane. Ale mocne. No. Kobieta, czy możesz się przedstawić? Kobieto, czy możesz się przedstawić? Mogę. Mogę. Albo nie mogę. Albo mogę, albo mam cię. Znowu coś. Słyszałem, jak coś. Nie słyszałem teraz. Czy to wy wywołujecie te dźwięki? Ja usłyszałem Jonasz. Ja nie tak. Już drugi raz padło moje imię przez radio. Dlaczego? Czy chcecie nas stąd przepędzić? Nie powiem. Nie powiem. Nie powiem.
Czemu nie powiesz, że chcesz mnie stąd przepędzić? Przecież widzę. Zostawcie go. Ale tu czy nie tu? Co tu jest? Tu jest cały czas, plecy też mam takie teraz. Tu na plecach czuję chłód straszny. Bo ogólnie wcześniej tu było mega ciepło. No. Tu było wcześniej gorąco. No a teraz właśnie jak podszedłem w to miejsce i zacząłem zadawać pytania, czułem tutaj chłód na plecach. Stoicie za mną? Dobrze, to konkretne pytanie. Czy w tym miejscu ktoś się pokusił? Właśnie tak. Dobrze, to odpowiedz mi. Czy ktoś w tym miejscu się pokusił? Sprawdźmy w ogóle. Halo, Daniel? Halo? Chyba, ale mnie wystraszyłeś, człowieku. Ja pierdolę. Oj, znam to. Wszystko okej? Tak, tak, idę dalej. Dobra, zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest. Powiem wam, że K2 cały czas skacze, więc ewidentnie ktoś dalej za mną podąża. Ale czy coś jest za tym zakrętem? Nie. Ślepy zaułek, ale tam nawet nie idę, jest pełno komarów zalęgniętych. Nie chciałbym tam wchodzić, a tu jest koniec. Kurde, myślałem, że jest to większe. No dobra. Wracam do chłopaków. Byłem zaskoczony, że w piwnicach szpitala nie znalazłem tego, czego szukałem. Mimo to chłopakom na strychu udało zarejestrować się tyle odpowiedzi i zjawisk, że myślę, iż nawet nie trzeba zadawać sobie pytania, czy ten budynek jest nawiedzony, by poznać odpowiedź. Jak to grzeje cały czas. Chyba za bardzo sprowokowałem. Widzicie to? Piwnice mają 5 kresek. I to tak w normie cały czas. Jeśli myśleliście, że to koniec anomalii, ponownie byliście w błędzie. Obojętnie, gdzie nie pójdę? Co tu się odpierdala? Chuj, po chłopaków, nie? Co tu się... 5 kresek... Non stop, zobaczcie to. Non stop 5 kresek. Chodź, przejdziemy dalszą część strychu, może jeszcze coś będzie. I pójdziemy powoli w jego stronę. Dobrze! Czy chcesz nas wygonić z tego strychu? Z kitu muszę tą kamerę termowizyjną kupić. Tu jest znowu ciepło. Poprowadź nas może! Gdzie mamy iść? Prawo już byliśmy. Mam wrażenie, że słyszałem stamtąd dźwięk. Teraz jak wyszliśmy. No i właśnie powiedział w prawo, a w prawo jakbyśmy poszli, to byśmy wrócili z powrotem tam. Ja słyszałem stamtąd dźwięk taki ni to kobiety, ni to mężczyzny, ale słyszałem coś z tamtej strony. Zostałaś tam?
Kobieto, jesteś tutaj? Tak! Tak! Oni nie chcą po prostu z nami, oni nie chcą, żebyśmy tam byli. Nie chcecie, żebyśmy byli w tej części strychu? To coś było dziwnego. Ja teraz stamtąd. Ale też coś słyszałem, jakby krok. Teraz stamtąd. Jakieś szurnięcie. To może czekaj, zrobimy to inaczej. Ja wyłączę. Kończę tą sesję, dziękuję za odpowiedzi. O. Słyszałem. I to było stąpnięcie. Czy możesz wydać z siebie jakiś dźwięk? To jest Daniel? Co Daniel? On jest dalej w... Tak, on jest dalej w piwnicy. No właśnie, ja słyszałem jego głos. Gdzie? No na dole. Nie wiem, dziwnie się... Oni nas chcą pogonić. Dziwnie się tu czuję, jestem taki... Oni chcą nas stąd pogonić, dlatego będzie. Czułem się wtedy serio, bardzo źle i dziwnie. Coś ewidentnie nie chciało naszej obecności na strychu. Ja pierdolę. O! Jak ręką odjął? Co jest, k***a? Tu jest ta chłodnia. Ja pierdolę. To nie są żarty, ej. Słyszę kroki. To wy? Tak. Ej, chodźcie szybko. Gdzie ty jesteś? No w piwnicach, szybko, k***a. Szybko, szybko, szybko. Patrzcie na K2. O kurwa. Zapraszam do piwnic. Fajnie tu jest. I to cały czas tu zobacz. To jest ten tunel. Tak, tylko że w nim nic nie ma, to już wiem. Ale zobacz to. Widzicie? Ja nic nie robię, patrz, to można... O, o! I nagle do zera. To... I cisza. Ale jak przyszedł? Łukasz, ja nie, ja mam wrażenie, że... O, jest, znowu. Widzicie? Zauważ, Łukasz, że to nie chciał. Spróbujmy sesję tutaj, proszę, spróbujmy, bo k***a grzeje tu fest. Tak jak powiedziałem, robimy sesję. Możesz się przedstawić. Cały czas strzeleje. Strzeleje cały czas. Dobrze, dziękuję wam za odpowiedzi. Żegnajcie, już was nie będziemy niepokoić. I nie podążajcie za nami, bo nie macie do tego prawa. Żegnajcie. To jest wasze miejsce. Nie macie prawa za nami podążać. Nie macie prawa korzystać z naszej energii, ani pójść za nami do domu. To jest wasze miejsce, to jest wasz dom. Musicie tutaj zostać. Nie idźcie za naszym światłem, ani za nami. Nie macie takiego prawa. Żegnajcie.
Ja zawsze jeszcze na żegnaj czekam, ale rzadko się zdarza. Okay. Ale tam do góry, stary, co odkryliśmy, że najprawdopodobniej powiesiła się nie tylko mężczyzna, powiesiła się kobieta na tej linie, którą ja zauważyłem za tym winklem, no. I finalnie dostaliśmy odpowiedź na to, czy oni się powiesili razem? Chyba nie. Nie, nie, na to nie dostaliśmy razem, odpowiedzi. Ale powiedziałem ten, dałem fluxa i mówię, jeżeli jesteś kobietą, zapal zielony, jeżeli czerwony jesteś mężczyzną, zapaliło się zielony. Czerwony, aha! Oba się zapaliły. Czy mamy wrócić do pałacu w Kujawach? To już zależy od was.